bullets will bounce. Things will explode. Turn up the steam for the heist of the century. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w 9. materiale z gry Steam World Heist. Ruszamy dalej w naszą wyprawę. Musimy co, udać się do baru? No bo zobaczmy, co od nas chcą. Jeszcze zobaczę, jaki sprzęt mamy, bo już dawno nie grałem. Czekajcie, bo ten ma bazukę, a tu mamy nowy pistolet, chyba 5 plus 4. Niezły sprzęt. 4 plus 2, 6 plus 4, dobra. Co to babeczka od nas? I hope you made this thing realistic pay for what they did at Lola Captain. Dobra. Czterysta hajsu mamy. Raczej 387, więc nic o to nie kupimy. Wracamy na statek. Ruszamy oczywiście w dalszą wyprawę. Tu mamy wszystko poblokowane? Tak. Znaczy poblokowane, tu mamy wszystko zaliczone. Dobra. Kogo sobie weźmiemy? Chyba tych dwóch, nie? Broń, którą sobie wezmę, to ta. Czekajcie, tu jest broń 7 plus 2, ale nie możemy chodzić. A tu mamy 5 plus 4. To wezmę tą. 4 plus 2, 5 plus 4. Weźmy tą. Co prawda nie będę mógł chodzić, ale większe obrażenia będziemy zadawać. Zresztą dwa strzały to nie jeden. I pancerz. 9-9, dobra. One health, dwa health. Repair box. Tu sobie zamienimy mu na plus 3. Dobra. Zapraszam serdecznie. Kolejny materiał. Gierka naprawdę świetna. To jest kolejny dowód na to, że grafika to nie wszystko. O kurde, czekajcie, jak tam sytuacja na mapie? Oh shit. Wiecie co, może pójdziemy tutaj. Aha, nie będę mógł strzelić. To niedobrze. O cholera. Gość ma 9 punktów życia. O shit. Co to kurwa za armata? Ładnie, ładnie, ładnie. Ej, co to za olej jest? A po tym oleju de facto chyba możemy... A, ten olej jest wybuchowy. Holy shit. Czekajcie, bo tutaj coś można było zdziałać, czy mi się wydaje. Można tu podejść i oddać strzał. Myślę, że to chyba lepiej mieć broń, którą... Co to za spluwy mamy? Nie mówcie, że to wybucha. Oh shit. Grubo. Lepsza właśnie broń, w której możemy chodzić i oddawać strzał. Pomimo tego nawet, że te obrażenia są mniejsze.
To chyba lepiej tak będzie, nie? Tu od góry chyba zaatakujemy. Oh shit. Kuźwa, jaka broń. Tutaj mamy na kogoś na górze do sprzątnięcia? Nie. Tylko do zebrania parę rzeczy. To sobie zbiorę to oczywiście od razu. O cholera, posiłki. Trzeba na bieżąco gości eliminować. Aj, tutaj nie dam rady. Uhuhuhuhu. Nie pykło. Tutaj nie damy rady, przyszli, bo tu jest zamknięcie, cholerka, dobra. Chyba nie gramy na czas, więc... Ten tutaj wyjdzie na górę, nie? To tutaj muszę tutaj zostać, schowamy się za tą beczką. Ała, ała. O cholera. Wiecie co, gra chyba dostała jakąś aktualizację, łatkę, bo nie przypominam sobie, żeby tutaj taka sytuacja miała miejsce. No, trochę oberwałem, ale chyba warto było. Dobra. Sekret. Tak. To tyle, ale to jeszcze ja nie chcę kończyć, bo tutaj na pewno mam jeszcze parę rzeczy do zebrania. O właśnie. Czekajcie, tutaj chyba nie ma nic. A nie, jest jedna ta. Dobra, powalczymy. Ej, moment, ja tutaj nie mogę się... nie mogę strzelać. To się przesunę. Aja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 j. Jakbym tutaj, cholera, poszedł, to nie, tam za dużo jest przeciwników, będą we mnie ładować. Sięgnę tu kogoś? Nikogo nie sięgnę. Cholera. Ale to był zły pomysł. Nie miałem wyjścia, musiałem to zrobić. Posiłki przychodzą, dobra, ale... No tu muszę zebrać to, co muszę zebrać. Kurde bela. Ale sieka.
Dobra, idziemy już na górę. Możemy stąd się ewakuować. Chyba wszystko zebrałem z tego, co widzę. Bardzo ładnie, udało się, 100%. Znajdziek. Dwie postacie żyją. O, bazooka 8. Jest, kolejny super pancerz. Ej, kurde. Fajna ta rakieta. To wywalamy ten pancerz. Który to? One health. Osiem, osiem. Widzicie, to jest to samo. Damage aura medium, friendly fire. Burst fire free. Aha. Albo tu oddajemy 3 strzały z tej bazuki. Self-free item? O kurde. Sprzedajmy tego jednego boksa leczącego. Granat, który mamy, też jest słaby już. Jest tier 1. Tier 1. Tier 4, tier 4. Cholerka. Mini nuke, to się przyda. To nie będę tego wrzucał, bo to 10 obrażeń zadaje. I to jeszcze w obszarze. Muszę jedną bazookę sprzedać. A tak muszę dwie rzeczy sprzedać. Sześć plus 4. 7 plus 2 to jest 9. To jest podobne. Dobra, to sprzedajmy. A zostawimy tej postaci ten pistolecik. Będziemy mogli chodzić i strzelać. No tu chyba możemy dać 2 strzały. A, atak z 2 razy, widzicie? Rzeczywiście. Sprzedajmy to. I sprzedajmy one half. Tier 3. To jest słabe chyba. Pięści nigdy nie używam. Dobra, sprzedajmy to. Dwa 400 mamy. Dobra, lecimy tutaj z tą misją. Temu damy ten pistolet, który do tej pory używaliśmy. 2 razy strzelaliśmy z niego. Critical plus 2, a ten ma critical plus 4. Jakbyśmy mu założyli... to leczenie słabe. Weźmy mu to. 50% szansy na krytyk. To temu damy ten pancerz lepszy. Ten drugi, który mamy. I temu damy rakietkę. No i teraz pytanie, jaką bazookę mu założymy? Tą czy tą? A co on tu używa do tej pory? Nic. Weźmy tą na razie. A tutaj damy mu te binokulary. Zobaczymy, czy to rzeczywiście daje i coś pomaga.
krytyczne obrażenia. To można raz uderzyć, zobaczymy jak to strzela. A jedna bazuka, to co trzy? To coś źle to przeczytałem. Tu tak staniemy, to będziemy w kupie, będziemy większe obrażenie zadawać wszyscy. A i tutaj też nie oddamy strzału, ale nie. Możemy oczywiście to... No właśnie. W ten sposób to zrobić. Ile goś ma życie? 12? O kurde. Ale te większe obrażenie wcale nie zadajemy. Głupie to jest. Jednak teraz poleciały trzy. O, shit. Posiłki. Przykutamy im z bazuki, co? Ajajajajajajaj. Tutaj chyba nie trafię tak. Chyba, że odbijemy od czegoś, co? A, jakoś ma tarczę przecież. O, tam nie trafię tak. Szkoda po prostu. Na jednego przeciwnika szkoda. No nie miałem wyjścia, tutaj nic mi nie zrobił. Spróbujemy stąd zaatakować. No tutaj też nie dosięgnę, chyba że odbije się nabój. A, to dobra. Strzelamy gdzie popadnie. Się kuźwa drze. Tu bez bazuki pierdyknął. Ach, ja pierdzie, no nie mogę tego gościa trafić, cholera. Dobra, muszę tutaj skorzystać z tej rakiety. Chyba nie będzie przynajmniej przyzywał tych małych. Wystawimy trochę postać na... Właśnie, o. Dobre. Muszę czapeczkę zbierzemy. I się uleczymy. Ile dam do punktów zdrowia? 3.
Nie ma co przyspieszać. A. Gluta, uwaga na gluta. Żeby to nie wybuchło. Nie ma co się śpieszyć. A. Czysto, pusto. Jakiś checkpoint, czy co? Chyba tutaj mamy checkpoint. And turn. Okej, jakiś kapitanek sobie dosyć podupie. Czekajcie, bo to mam aż kuźwa. Muszę to pomyśleć, jak to rozegrać. Tu mamy gościa z bazuką. Tego nie ma. A tego gościa i tak nie zabijemy, chyba że użyjemy. Aha. Zobaczmy, co to jest za strzał. Aha, to jest chyba zasłona dymna. Wszystkie zasłony poszły. Z dymem. O kuźwa, co to było? Oh shit. Cholera, nie mogę się ruszać. Aj. Pójdzie tutaj, pierdyknę w nich z góry. Dobry pomysł. Dobra, jeszcze został tylko ten kapitanek. A nie mogę się ruszać, kurde. To ja się uleczę. Ktoś oberwał? Mam tu pomysł. Znaczy w sumie nie mam żadnego pomysłu. Ale przez bazukę jak tutaj tego gościa chleśniemy. Ale gość ma kuźwa 45 punktów życia. Skubaniec jeden. Dobra, trochę oberwał. On tak odbija, kuźwa. To nie ma co czekać, tylko ruszyć tutaj do niego od góry, może. Aj. Szkoda. Ale tylko jeden punkt obrażeń zadaje. To wieżyczki się aktywowały? Kuźwa. Chciałbym kapelusz ściągnąć. No właśnie.
Tak tu nie trafię, ale muszę ładować. Tylko jeden punkt obrażeń. Kurde, wieżyczkę przydałoby się ściągnąć. Cholera. Wieżyczkę chcę ściągnąć, bo później będzie mnie kusił ładować w tego. Przejdziemy tutaj może. Dobra. A tym się nie mogę ruszać znowu. Ale nie trafił, dobra. Krytyka mu zapodamy. Pięć obrażeń. Posiłki. Co lepiej. Nie, tamtego ściągniemy. Ej, goś uciekł. Ale ćwok. Oś uciekł, cwaniaczek. Kij mu w oko. Trzeba te rzeczy zebrać. Zanim opuścimy bazę. A, szako kapitana jeszcze. Hat off, hat on. Osiągnięcie. Wróć. Powiedzmy, że misja udana w 100%. Bo się uciekł, co prawda, ale to taki był cel misji. O kuźwa, czterech. Ale co jest grane? Czego nie opuściłem statku? No to jestem już na... Aha, bo ten nie jest. Kurde, pieczone. O kurde, dobra, wiecie co, uciekamy. Za dużo tutaj przeciwników jest. Źle sobie stanąłem tym wojskowym całym. Wall hatted. Zdobywam jakieś osiągnięcie znowu. O! Pięknie. Super pistolet dla naszej drugiej postaci.
laserowej, trzeci pancerz, Ace Hat, Military Officer Cup. Muszę sprzedać dwa przedmioty. To sprzedamy to. I sprzedamy to chyba. Tylko się tak zastanawiam nad jedną rzeczą jeszcze. Dobra. To sobie za chwilę sprawdzimy. Loose Cannon. Beast Launcher. O kurde, czekajcie, czy mamy tą broń? Możemy dwa razy strzelać chyba, tak? Która to jest broń? A, to nie ma chyba informacji dokładnie która, ale tu mamy fajny pistolet 7 plus 2. A tu 5 plus 4. To ten pistolet jest zdecydowanie lepszy. A my używaliśmy do tej pory to 4 plus 2. To to pójdzie do sprzedaży. Mamy aż 3 pancerze. 5300. Można by uderzyć i kupić. Kupimy sobie coś. Zobaczmy, czy w barze była ta skrzyneczka z większym ekwipunkiem. Tak, tutaj było to. Dobra. Small. Big Repair Box, to też sobie kupię. To się przyda. Duże apteczki, a małe sobie sprzedamy. Plus 3, a nie mam małych już. Nie mam małych apteczek. Szkoda, że nie można sobie sortować tego. Sobie troszkę to posortował. Dobra, tu mamy te dwie bronie z celownikiem laserowym dla naszych dwóch najlepszych postaci. Tutaj będę musiał się zdecydować, którą broń wybrać. Czyli lepszy jeden pojedynczy strzał, trzy strzały. Granat 6 obrażeń, to możemy sprzedać, bo mamy już de facto wyrzutnie rakiet, które zadaje 10 punktów obrażeń. To też jest słabe. Moi drodzy, to chyba tyle w tym odcinku. A czekajcie, jeszcze podjedziemy, chociaż mam 500 hajsu, to już nic o to nie kupię. Kończymy ten materiał, dzięki za wspólną grę. Subskrybujcie kanał, bycie na bieżąco. Hej, hej.